Ten temat mnie pojawił się troszkę jako kontynuacja tego, co było powiedziane na samym początku. Gdzieś w naszych grupach dyskusyjnych pod tytułem zajmijmy się jeszcze raz tematem depresji. Spróbujmy zająć się tym tematem jeszcze raz. Pomyślałem sobie, czy to chodzi tak naprawdę tylko o temat depresji, czy to jest jedyna rzecz, którą będziemy się zajmowali, która tak naprawdę powinna tu być wzięta. Przecież de facto depresją zajmuję się już w kilku swoich poprzednich warsztatach online'owych, webinarach i ten temat powtarza się cyklicznie. Zatem oprócz tej strategii, jaką jest depresja, mówię strategii z czystym sumieniem, dlatego sam ją produkowałem przez bardzo długi okres w swoim życiu i nadal uważam, że jestem do niej zdolny i wcale się jej nie wyrzekam. Jest jeszcze kilka innych sposobów widzenia tego, jak możemy sobie życie utrudnić, więc w żaden sposób depresja nie powinna być osamotniona w tym, jak bierzemy się za siebie, jak używamy naszych supermocy, a więc tych wszystkich naszych umiejętności, które wydają się na samym początku czymś, albo jest jako czynnik zewnętrzny, albo jest jako czynnik wewnętrzny, to są postrzegane jako nasi wewnętrzni przeciwnicy, wrogowie, choroby. Nie wszystkie muszą takie być. Dlatego postanowiłem, że tym razem zajmę się szerszym kontekstem poczucia tego, co rozumiemy jako stan beznadziejny. Stan, w którym mamy wrażenie, że utknęliśmy, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, która nas przytłacza i ogranicza. I to będą zajęcia o tyle bardziej praktyczne od takich, które zajmują się stricte samą strategią depresji, która jest w jakiś określony sposób robiona, która jest w jakiś sposób produkowana w tym momencie, kiedy o niej myślimy. Będą o tyle jeszcze bardziej praktyczne, że będą zajmowały się tym, na co zwykle pokazujemy palcem, kiedy sami sobie tłumaczymy, że nie możemy sobie z pewnymi sytuacjami poradzić, czyli tymi sytuacjami, które związane są z czymś takim jak nasze osobiste wspomnienia, nasze osobiste doświadczenia, a więc to, co traktujemy w naszym życiu jako zespół dowodów na to, że mamy prawo sobie powiedzieć, ja stąd już nie wyjdę. Ja nie widzę stąd wyjścia. Nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Jeżeli jesteśmy w tak zwanym etapie rozważania, czyli jesteśmy w etapie poszukiwania i rozglądania się, na jeszcze ile sposobów będziemy mogli uzasadnić sobie, że mamy prawo czuć się źle. Czyli również wszystkie możliwe, sprowokowane próby pomocy nam będziemy traktowali również jako pewnego rodzaju przeciwników, którzy to przeciwnicy w naszym przekonaniu mają nas przekonać do tego, że może nam być lepiej. No cóż, w istocie możemy tego rodzaju ćwiczenia, które będziemy dziś wykonywać, używać w tej fazie do rozważania, żeby nam było wygodniej, bardziej komfortowo przeżywać doniosłość własnych trudności. Natomiast jeżeli jesteśmy w fazie, w której rozumiemy, że nie mamy już siły, ochoty ani czasu dłużej czekać, przy czym nie jest to czas, w którym mówimy, ja już mam dość, ja już naprawdę mam dość, ja już więcej nie wytrzymam. Dlatego, że najczęściej w fazie rozważania powtarzamy tych słów najwięcej. W momencie, kiedy tak naprawdę nadal
Mimo to zastanawiamy się, w jaki sposób jeszcze ktoś mógłby nas upewnić w tym, że możemy dokonać zmiany. Najczęściej jesteśmy hiperproduktywni w terminach i zwrotach pod tytułem jestem zmęczona, jestem zmęczony. Mam już dość, mam pod pokrywkę wszystkie. Moment, w którym jesteśmy gotowi działać, w którym jesteśmy gotowi skorzystać z pomocy, to jest moment, w którym rozumiemy i boimy się, że to, co tak uparcie broniliśmy, czyli nasza trauma, nasze nastawienie do beznadziejności życia, że to jest wszystko, z czym zostaniemy. Że naprawdę nie jesteśmy w stanie, jeśli nie chcemy w tym pozostać. Jeszcze jedna najważniejsza informacja, którą wchodzący w przestrzeń aktywności, zwłaszcza neuroświadomej, otrzymujemy, to jest to, że jeżeli chcemy nadal uważać, że nasze stany niewspierające, a więc depresja, nerwica, paranoja, nawet takie mało zabawne sytuacje jak borderline czy parę innych tematów zaburzeniowych, jeżeli będziemy uważać, że to jest coś negatywnego, jeżeli będziemy uważać, że to jest jakby to nazwać, że to jest jakiś rodzaj bagna, że to jest stan problematyczny sam w sobie, że to jest negatywność, że to, co więcej, że jest to pewnego rodzaju energia o określonym ładunku szkodliwym. To w zasadzie z całym szacunkiem nie rozumiemy jeszcze, jak działa w zasadzie nasz własny układ nerwowy. Dlatego, że takie stany, jak niewspierające stany wewnętrzne, typu depresja czy nerwica, nie są żadnego rodzaju uniwersalną, zewnętrzną lub wstrzykniętą nam czy pojawiającą się energią. Według pracy naszego układu nerwowego jest nasza osobista aktywność, która polega tylko na tym, że nie rozumiemy tego, co robimy i jak to robimy. Intencje natomiast tych stanów, i powtarzam to z uporem maniaka we wszystkich swoich zajęciach i każdy, kto chciałby spróbować neuroświadomego sposobu pracy ze sobą. Intencje wszystkich z naszych stanów neurotycznych, trudnych, niewspierających są konstruktywne, są ochronne. Dlatego, że jeżeli my umrzemy, umrze również wszystko razem z nami. Oznacza to, że to, co w nas jest i to, co postrzegamy jako wewnętrznego wroga, umrze również. Więc coś, co jest ochronne w swej definicji, nie może być negatywne. I żeby to odnaleźć i rozbroić, zachęcam do wytrwałego uprawiania tego, co za chwilę zaczniemy. Ponownie odkrywam. To jest najbardziej chyba w tym wszystkim ciekawe i zabawne, że ile razy nie powtórzylibyśmy tych ćwiczeń, nie powtórzylibyśmy tych nauk, nie powtórzylibyśmy tej pracy, nasze przywiązanie do tego, by postrzegać to jako wirus, toksynę, coś nabytego, wstrzykniętego lub pojawiające się jakiś jako problem, jako patologia, jako schorzenie, ten nawyk zmienić się może dopiero wtedy, kiedy zaczniemy rozmawiać z tym, czego boimy się najbardziej. Więc powiem tylko tyle. Miałem kiedyś dosyć ciekawą rozmowę. To będzie bardzo krótki wstęp do naszej praktyki. Z kimś, kto miał bardzo podobny problem jak ja, czyli cierpiał na wieloletnią depresję. Celowo staję tutaj cudzysłów. Nie dlatego, że powątpiewam w ten stan, ten człowiek naprawdę cierpiał. Rozmowa, którą z nim odbyłem, podzielona była na 5 etapów, czyli była w pewnym sensie serią 5 rozmów.
których ten człowiek o wybitnej determinacji, który już wypróbował wszystkie możliwe próby prokrastynacji, odsuwania od siebie pomocy, w końcu się poddał i postanowił zrozumieć, co on robi, że cierpi. W trakcie kilku rozmów dotarliśmy do takiego odkrywczego stanu, w którym zrozumieliśmy, że depresja jest kompetencją. Że nie jest to żadna ciulnia z grzybnią, która przychodzi skądś i nas chce udupić, tylko jest to umiejętność. Więc zaczęliśmy sprawdzać, jakiego rodzaju umiejętność to jest i na czym się ona opiera. Dziś nie będę mówić stricte o tym, jaka to jest kompetencja, poświęcam temu inne rozdziały mojej pracy. Tu będziemy rozmawiać głównie o tym, jak używamy naszego doświadczenia, żeby cierpieć i jak możemy używać tego doświadczenia, by nie musieć cierpieć. To, co tamta osoba odkryła, było dosyć ciekawe, ponieważ w toku naszej pracy z pasją, niesamowitą pasją i rozognieniem nagle stwierdziliśmy, że tak, że to, w jaki sposób się czuję, jest wynikiem tego, co potrafię widzieć, słyszeć, zapamiętywać, zauważać, ignorować i przyjmować do wiadomości lub nie. I w wyniku tego pojawia się stan, w którym albo mam wrażenie, że mam wybór i wtedy nie uważam, że nie cierpię, albo uważam, że wyboru nie mam i wtedy cierpię. I ta kompetencja została przez tego człowieka odkryta. Co ciekawe, po tych 5 rozmowach ten człowiek powiedział mi, że on nadal ma depresję, on uważa, że on dalej w tej depresji jest. Nie zmienia to jednak faktu, że widziałem go wielokrotnie uśmiechniętego. Pojawiał się zupełnie inaczej ostrzyżony. Zaczął dbać o siebie, częściej wychodził z łóżka, zaczął uprawiać sport. Poznał kogoś, zaczął wychodzić do ludzi, zaczął opowiadać o swoich problemach w sposób taki, który był bardzo inspirujący i pomagał. Zaczął tworzyć sztukę, co prawda rzeczywiście melancholijną i pełną porywających uczuć, jednak tworzyć. Wcześniej nie mógł wyjść z łóżka. I dalej uważał, że ma depresję. No cóż. Jeszcze nie rozmawiałem z nim po raz 6. Natomiast kiedy ostatni raz sprawdzałem, widziałem, że ma się całkiem dobrze. Być może tylko dlatego, że zrozumiał gdzieś na jakimś wczesnym etapie swojego życia, że jest producentem tego, jak się czuje. Chciał się nauczyć, jak on to robi. Zamiast czekać na łaskę z nieba, zamiast czekać na uzdrowienie. Co zrobić, by nie tylko chcieć, ale również robić? No cóż, połóż się wygodnie i kontynuuj naszą leniwą podróż do kompetencji przeramowania stanów bolesnych w stany sprawcze. Za pomocą tychże samych stanów, bez ich wyrzucania, uzdrawiania i zmieniania. Zobacz, jak jeszcze wygodnie ci może być. Zobacz, w ilu punktach przylegasz do podłoża. Zauważ też, gdzie najsilniej w twoim ciele budzi się aktywność związana z tym poczuciem, które sprowadziło cię tutaj dzisiaj. I przede wszystkim leżąc i sprawdzając, jak jeszcze wygodniej ci może być, odpowiedz mi milcząco, nie odpowiadaj mi ani na czacie, nie odpowiadaj mi głośno. Odpowiedz mi milcząco w twoim własnym umyśle, jaki jest twój cel przybycia tutaj, jaki jest cel włączenia tego nagrania. Jaki jest twój cel obecności tej konkretnej pracy. Co chcesz, aby było rezultatem, kiedy to nagranie się skończy? Co chcesz, by było rezultatem, kiedy jutro rano, poprzez panej nocy,
następującej po tym ćwiczeniu. Wstaniesz. Co chcesz, by było rezultatem za tydzień lub dwa od dnia, w którym uczestniczysz w tym treningu? I co chcesz, by było rezultatem za rok, za dwa, za trzy i za 10 lat? Być może nie uda ci się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Jednak twój umysł nieświadomy już teraz sięgnął wyobraźnią w te wszystkie miejsca. I być może uda ci się odpowiedzieć na kilka z tych pytań, jednocześnie sprawdzając, jak może ci być wygodnie jeszcze bardziej. Posłuchaj historii. Historii, która jest klamrą otwierającą i zamykającą dzisiejszy trening, dzięki której to klamrze twój hipokamp i ciało migdałowate, czyli praprzodkowie całego twojego układu centralnego nerwowego, wytworzą w tobie plik o nazwie ten webinar, dzięki czemu będzie on traktowany jako jedna całkowita lekcja. Był sobie pewien znany podróżnik w czasie. W różnych czasach, o, to ciekawe, że ten podróżnik w czasie, w różnych czasach był różnie widziany. W dawnych czasach nazywany był Hermesem, Merkurem, czasami nazywany był kilkoma innymi imionami, natomiast w nieco ostatnich okresach rozwoju ludzkiej kultury, religii i ideologii nazwany był świętym Judą. Ten podróżnik w czasie zwany świętym Judą był obwołany przez świat ludzi wierzących w jego aktywność jako patron spraw beznadziejnych. Innymi słowy, to właśnie do niego zwracano się wszyscy, którzy zostali opuszczeni przez wszystkich innych. Nawet ci, którzy uważali, że nie są godni lub zostali opuszczeni przez instancje, które są wyżej niż święty Juda. Święty Juda miał misję. Misja polegała na tym, że odbył pierwszą z historii podróż w czasie, by uzdrowić swoje życie. Odbył tę podróż, znalazłszy sposób, aby mieć dostęp do swojej przeszłości. Odkrył wówczas, że ma również dostęp do swojej przyszłości. Jak to się dzieje? To wyjaśni się z czasem. Kiedy pomógł już sobie, stwierdził, że jest to zbyt duże szczęście, żeby zatrzymać go tylko dla siebie, zwłaszcza że czuł, że w nadmiarze przelewa się to przez jego własne dłonie. Co więcej, zauważył, że wiele rzeczy w jego życiu, które uważał za absolutnie beznadziejne, uległy zmianie. I postanowił, że będzie się tym zajmował. Jego największą pasją było odpowiadanie na modlitwy o zmianę spraw beznadziejnych w możliwe, dające wybór. Jednak co interesujące, najsłabsze wyniki mieli u niego ci, którzy modlili się o cud, oczekując, że coś zmieni, a najlepsze mieli ci, którzy modlili się o dostrzeżenie jeszcze dodatkowych dróg i chcieli się dowiedzieć, jak oni to robią, że mają tak, jak mają. Największą pasją, największym konikiem świętego Judy było cofać się w czasie i pomagać największym zbrodniarzom, zanim stali się zbrodniarzami.
Dawno temu Juda pomógł pewnemu bezdomnemu, który był na skraju upadków, śmierć w wyniku nałogu narkotycznego. Pomógł mu, dostarczając mu kilku dodatkowych wizji wykorzystania jego sytuacji, dzięki czemu człowiek ten odspoił się od kompulsji brania narkotyków i pomimo, że nadal, powiedzmy, był dyskusyjnie zameldowany, jeśli chodzi o jego stan zamieszkania, to uważał się za osobę bogatą i dobrze odżywioną i zdrową, bo potrafiło się o nie zadbać. Mimo to nie potrafił przebaczyć w swoim życiu przemysłowi narkotykowemu, dealerom, temu wszystkim ludziom, którzy wciągnęli go w ten biznes, mniej lub bardziej cynicznie, i nie mógł uwierzyć, że Juda w swej aktywności pomaga również takim ludziom, takim, którzy masowo czerpią zyski z czyjegoś cierpienia. Ten filozof, zresztą coraz bardziej popularny, który zaczął już nawet pisać i wydawać książki, powiedział świętemu Judzie: dlaczego robisz takie coś, używając swojej mocy podróży w czasie? Cofasz się po to, by pomagać tym ludziom, zamiast ich na przykład wyeliminować. Gdybym cofnął się do czasów sprzed wojny i zabił dyktatora, zanim jeszcze zyskał popularność, być może ta wojna nigdy nie powstała. A ty zamiast tego cofasz się tam i podajesz mu pomocną dłoń, dostarczasz możliwości, pokazujesz mu możliwości innych wyborów. Dlaczego to robisz? Wówczas Juda odpowiedział mu na to pytanie. Kiedy sam podróżowałem w czasie i zacząłem również podróżować w czasie innych żyć, innych osób, zauważyłem pewną rzecz. Jedni są lub stają się tak zwani źli, ponieważ przeżyli coś tragicznego. To ich w swym poczuciu złamało i nie potrafili już wrócić do myślenia o życiu i ludziach dobrze. Jeszcze inni stawali się tak zwani źli, ponieważ nie czuli granic i mieli wszystkiego pod dostatkiem. Uważali, czuli, że ich życie jest nieznośnie lekkie i proste i nie wyrobili w sobie empatii. I popadli w narcystyczne, lekkomyślne okrucieństwo. Te same warunki, wyjątkowo trudne i tragiczne, lub wyjątkowo lekkie i rozpieszczające, spowodowały, że inni stawali się wspierający, empatyczni, silni i pokorni. Nie ulegli, lecz pokorni. Bardzo frapowało mnie to. Dlaczego niektórzy stają się okrutni w wyniku swoich doświadczeń życiowych, a inni w wyniku takich samych doświadczeń życiowych stają się wspierający, stają się mądrzy? Co Juda tak naprawdę odkrył? Jaka była odpowiedź na to pytanie? Zaczekajmy do końca dzisiejszych zajęć. Tymczasem połóż się jeszcze wygodniej i zobacz, ile masz miejsca wokół siebie.